Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego szykują się do kolejnego meczu w Fortuna pierwszej lidze, tym razem przeciwko Koronie Kielce. Z nami Jan Sobociński, zanim jednak o występie w województwie świętokrzyskim, to musimy jeszcze wrócić do tego, co tutaj działo się w środę przy Alei Unii 2. Czy już wiecie, co wydarzyło się w drugiej połowie z drużyną i co zrobić, żeby to się więcej nie powtórzyło? Myślę, że każdy w głowie sobie ten mecz poukładał, co się wydarzyło, co zrobiliśmy źle. Ale taką analizę drużynową dopiero mamy dzisiaj przed treningiem, więc trener nam na pewno powie, co było złe w tej drugiej połowie i jak należy się przed tym chronić, żeby takie sytuacje nie miały miejsca następny raz. A jakie są twoje odczucia związane z tym spotkaniem? Myślę, że trochę oddaliśmy inicjatywy zespołowi Zastrzębia, bo to pod koniec oni prowadzili grę, a my powinniśmy tą piłkę wziąć i uspokoić tą grę, prowadzić swoją grę tak jak w pierwszej połowie, czy do tej drugiej połowy. Tak jak mówię, myślę, że to był klucz, żeby utrzymać wynik, który był dla nas korzystny. Z jakim nastawieniem jadą zatem Rycerze Wiosny do Kielc? Na pewno chcemy się zrehabilitować za ten, można powiedzieć, lekko nieudany finisz poprzedniego meczu, ale jak na każdy mecz, każdy gra z nas o 3 punkty, wiemy jaki mamy cel przed sobą i jedziemy tam po zwycięstwo. Co w sobotę będzie, co powinno być największym atutem UKS-u na boisku w Kielcach? Powinniśmy zagrać tak jak w pierwszej połowie, myślę, że utrzymanie piłki, wiemy też, że Korona chce grać w piłkę, więc będzie to ciekawe widowisko, ale tak jak mówię, myślę, że nasz styl zaprezentować i myślę, że powinno się wszystko ułożyć po naszej myśli. Gdybyście dowieźli to prowadzenie do końca, w sobotę mogliśmy oglądać starcie lidera z wiceliderem pierwszoligowej tabeli, ale i tak to chyba będzie najciekawsze spotkanie tej serii gier. Zgodzisz się z tym? Myślę, że na pewno. Tak jak mówiłem, Korona chce grać w piłkę, jest liderem, ma 4 zwycięstwa na swoim koncie. Ale to też dopiero jest początek ligi. Za nami 4 kolejki, przed nami jeszcze tych meczów jest mnóstwo, więc na pewno ciekawy mecz, ale tak jak mówię, on też o tym wszystkim nie przesądzi w 5. kolejce już. W zeszłym sezonie UKS dobrze sobie radził w meczach ligowych z Koroną, odniósł 2 zwycięstwa, ale latem oba zespoły dosyć mocno się zmieniły, co widzieliśmy chociażby już przy okazji lipcowego sparingu tutaj w Łodzi. Tak jak powiedziałeś, zespoły się pozmieniały, Korona myślę, że jest lepsza względem poprzedniego sezonu, więc ten mecz na pewno będzie cięższy niż te, które rozgrywaliśmy w tamtym sezonie. Jakie w takim razie są teraz najmocniejsze strony kieleckiej Korony? Myślę, że przede wszystkim doświadczeni zawodnicy, którzy dołączyli. Raz, że są doświadczeni, dwa, że posiadają atuty piłkarskie, które przekładają na boisko i widać, że to im wychodzi, bo są, tak jak powiedziałeś, liderem po 4 kolejkach, bez straty punktów. Tak jak też mówiłem wcześniej, będzie ciekawe widowisko na pewno. Ze względów proceduralnych trochę później niż reszta kolegów mogłeś być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej, ale nie licząc tej sytuacji z ostatniej minuty, patrząc na twój występ przeciwko Jastrzębiu, nie widać było, żeby to oczekiwanie źle wpłynęło na twoją formę. To prawda, przeciągnęły się trochę sprawy papierkowe między klubami a tamtejszą federacją też. Ale tak jak mówisz, nie wpłynęło to źle na mnie. Cały czas byłem w treningu z drużyną, cały czas byłem gotowy. Kiedy tylko się dowiedziałem, że zostałem zgłoszony, bardzo się ucieszyłem. Niestety Maćkowi przytrafiła się kontuzja i musiałem wejść na boisko. Też tak jak powiedziałeś, myślę, że ten mecz nie był najgorszy w moim wykonaniu, bo pomimo tego jednego błędu gdzieś na koniec spotkania, na szczęście nic z tego nie wynikło i jestem zadowolony. Cieszysz się z tego, że możesz z powrotem czynnie uczestniczyć nie tylko w treningach, ale i w zdobywaniu ligowych punktów, bo to chyba w życiu piłkarza najprzyjemniejsza część pracy. Tak jak mówisz, nic tak nie cieszy jak na koniec tygodnia zagrać mecz ligowy, jeszcze udać się go wygrać, to naprawdę przyjemna sprawa. Po raz kolejny w środę mogliście liczyć na wsparcie publiczności, która licznie stawiła się tutaj przy Alei Unii 2. Co możesz obiecać kibicom przed sobotnim meczem? Na pewno zrobimy wszystko, co w naszej mocy,
żeby wywieźć punkty, 3 punkty z Kielc i tak jak mówię, zrobimy wszystko, żeby punkty wróciły do Łodzi. Czekamy zatem z niecierpliwością na początek tego spotkania, czekamy z niecierpliwością na kolejne zwycięstwo piłkarzy UKS-u. Gościem UKS TV był Jan Sobociński, obrońca Rycerzy Wiosny.